Polska jako cesarz Holy Roman Empire, przeprowadzająca przedostatnią reformę w 1493? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jeżeli jesteś nowy na kanale, robię przeważnie materiały z gier Paradoksu, ale też i innych strategii. Dzisiaj natomiast zajmiemy się Imperium Świętego Romana, którego osobiście nienawidzę. Ostatnio poświęciłem mnóstwo czasu, żeby przetestować mechaniki, jak najszybciej nabijać Imperial Authority i przeprowadzać reformy, ale to jest jedna wielka... I poległem, szczerze mówiąc, na tym polu, no ale pokażę wam pewien exploit. Say what? Tak, tego słowa dzisiaj używam pierwszy raz chyba od paru lat, który w zasadzie pozwoli wam przeprowadzić reformę dowolnym krajem monarchistycznym, europejskim, przed wybuchem ery reformacji. W sumie, gdybyście chcieli zobaczyć, jak przeprowadzam reformy właśnie bez exploitów, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, no i napiszcie, czy chcielibyście to w formie raczej takiego odcinka, coś jak ten, czy może jednak w formie poradnika, gdzie o wiele więcej bym tłumaczył wam. Piszcie w komentarzach koniecznie. Dziś natomiast zagram sobie jako Polska, którą startujemy w okresie bezkrólewia. No i oczywiście musimy poczekać na tego Jagiellona. Przywileje stanów robimy standardowo, z wyjątkiem, że skupiamy się na działaniach administracyjnych. Jednego z dyplomatów ślemy na Litwę, żeby sprawdził, czy polska ludność nie jest tam prześladowana i czy nie będzie potrzebna polska interwencja. Litwę ogłaszamy naszym rywalem. Tak, chcemy działać pokojowo. Kolejna sprawa to oczywiście poprawianie relacji z elektorami w Holy Roman Empire. Najlepiej w tym celu wykorzystać Czechy, Brandenburgię, Palatynat, wszystkie te kraje, które są monarchiami, można wysłać Royal Mariage. I ewentualnie, żeby te kraje nie miały sojuszu z Austrią. Moim celem będzie zdobycie jak najwięcej prowincji na obszarach takich jak Mołdawia, Rutenia, Podolia i tym podobne. Pojedyncze prowincje więcej nie potrzebujemy. Obecny cesarz Fryderyk III von Habsburg, no ma troszeczkę tych lat, ale nie jest za stary, więc idealnie, jeżeli się nam uda, pożyje wystarczająco długo i wystarczająco krótko, żebyśmy przejęli władzę. No i wreszcie Jagiellon 46. Tfu na Jagiellona, jak chcę polskiego szlachcica. Wiśniewiecki brzmi dumnie. Pierwszy frajer, który do nas głosuje, on nie wie co czyni. Mołdawia wpada pod polskiego buta, rodzi nam się fajny następca, dorekrutowuje najemników, im więcej punktów w obleganiu, tym lepiej. No, rodzi nam się wyjebisty dowódca może. Armia w górę. W naszych fortecach odpalmy polityki obronne. No i ruszajmy na wojnę z Litwą. Litwa i jej przyjaciele na początku mają większe armie od nas. Na szczęście my mamy naprawdę generała Dzika, więc po kolei postaram się tutaj stakwajpować ich wojska. Musimy to zrobić. Sama Litwa co prawda nie ma dużo fortec, no ale Polska też ich za dużo nie ma. A do tego jeszcze tutaj jakoś głupio Aragonia bardzo szybko się zjawiła na naszym terytorium i zaczęła wspierać wojska litewskie, więc dużo mi tutaj nie pozostało, jak tylko właśnie biegać moją główną armią złożoną z normalnego wojska i niszczyć te staki po kolei. Armie najemne oraz armie moich wasali wykorzystałem głównie do przejmowania fortec. Jako, że troszeczkę mi się tutaj spieszy, no to nie poczekałem do tej przewagi jednego punkta technologii, która też by nam dość sporo dała w ramach tego konfliktu, ale nie była też jakoś super potrzebna. Po kolei wynajmowałem wszystkich sojuszników litewskich, przy czym Królestwo Aragonii było naprawdę lojalnym sojusznikiem. Tym razem zniszczyłem im armię chyba z 10 razy i cały czas nie chcieli wyjść z wojny. No ale na szczęście po stracie wojsk w Mołdawii Królestwo Aragonii zdecydowało się wreszcie wyjść z tej naszej wojny. A mnie zostało tylko dobić wojska litewskie i zająć ich terytorium. Dawno nie robiłem tak brzydkich granic, no ale tak jak mówiłem, potrzebuję przynajmniej po jednej prowincji z jak największej ilości obszarów, które tutaj widzicie. Polska właśnie dostała raka. Po wojnie z Litwą natomiast wysłałem naszych dyplomatów do szykowania roszczeń terytorialnych na Krym oraz na Złotą Ordę. Jednocześnie warto też co jakiś czas zabierać ziemię naszym stanom i sprzedawać ją z powrotem za pieniądze. W sumie trochę tych prowincji wpadło, w sumie też warto brać te najmniej kosztowne. O, to też się przyda. Atakujemy Węgry. Mamy okazję, ponieważ są zamieszane w wojnę z Francją oraz Austria przed chwilą dostała takie bęcki, że nie stanie po ich stronie w tej wojnie, w co ja się wpakowałem właśnie. Uff, dali im radę. Boty jak zwykle nie znają mechaniki fortów, więc ja sobie tutaj pochodzę i poczyszczę je po kolei w bitwach. Kolejny poziom technologii. W sumie w tych rakowych prowincjach podnieśmy autonomię i tak, szczerze mówiąc, nie będziemy ich korowali. One muszą być tylko i wyłącznie naszym terytorium. Nie wiem, kto płonie bardziej, ja czy Litwa?
Na pierwszą ideę możemy brać albo dyplomatyczną, albo influence ideas. Osobiście chyba wolę dyplomatyczną, ponieważ dostajemy kilku dyplomatów, a oni mają sporo do roboty w ramach tej kampanii. Na pierwszy ogień bierzemy kopalnię złota oraz forty w tych przerąbanych górach. No to czas rozpocząć naszą inwazję na Krym. Tutaj będziemy musieli wziąć tak przejście, żeby dostać się do Cyrkazji przynajmniej. Poprawiajmy zaufanie naszych elektorskich sojuszników. Inwazja na Kazań rozpoczęta, dawać mi swoje złoto! Zapomniałem o wojnie o Gdańsk. No nic, trzeba wesprzeć ich dążenia do niepodległości. Dwie upierdliwe wojny na raz? Pewnie, czemu nie? Automatyzacja. I cyk, kolejna macka leci. W sumie nie potrzebuję tych fortów i troszeczkę na nie mnie nie stać, więc po prostu je pokasuję. Dyplomatyczna reputacja, jesteśmy już tak blisko, żeby być bardziej poważani na świecie. Nie mogę, z kim ja mogę wziąć sojusz? Koalicja mówi papa. Cesarz przeprowadził pierwszą reformę i to powoduje, że przynajmniej trzy kraje zaczynają na nas głosować, a może i więcej. Potrzebujemy więcej prestiżu, dawaj mi go, więcej. Atakujemy Cyrkazję, tutaj musimy zdobyć troszeczkę prowincji dla nas. Musimy płacić za głosy, no musimy płacić. Te wszystkie terytoria lecą dla nas, ale jeszcze musimy wziąć Cyrkazję na wasala. Jest dyplomatyczna reputacja. To skoro elektorzy na nas głosują, trzeba doprowadzić do śmierci cesarza. A jak to najlepiej zrobić? Oczywiście atakiem na jego sojusznika. Mamy szczęście, cesarz dowodzi swoimi armiami. I am the Senate. Oddali mi władzę, no to już najważniejsze, ale jeszcze nie teraz. Poprzedni cesarz płaci? Nie no, co Litwa odwaliła? Węgierski rak prezentuje się następująco. Chyba to mieli na myśl mówiąc o polskiej ośmiornicy. Dobra, mamy około 30 obszarów, powinno wystarczyć. Powinien być achievement za takie najbrzydsze granice. Przenosimy stolicę Polski z Krakowa na to Zadupie, koniecznie tutaj. Resztę prowincji z Cyrkazji i zwracamy Cyrkazji. Tak, nasza stolica znajduje się właśnie na subkontynencie perskim. W sumie w tym momencie powinienem nabrać maksymalnie dużo pożyczek, ale o tym nie pomyślałem nagrywając ten filmik, a wręcz przeciwnie, je spłaciłem. Ale nie, tu powinienem wziąć na maksa pożyczek. Wszystko prawie gotowe, musimy tylko poczekać, aż nasza ośmiorniczka węgierska stanie się naszym terytorium. No to odcinamy stolicę od reszty naszego królestwa. No to wszystkie o nasze zdobyte terytoria dodajemy do state'ów, ale uwaga, nie wydajewajcie na to punktów administracyjnych. Wszystko to, co żółte, muszę przyklikać na state'y, żeby stało się zielone. Teraz dołączamy do Holy Roman Empire. Mamy 14 punktów, klikamy, dołączamy i mamy ich 19. Następnie stajemy na state'cie, tutaj jakiś serbski, odpinamy go. Następnie dodajemy do trade company, koniecznie z tego panelu. Przechodzimy na widok prowincji, odpinamy i jakimś dziwnym trafem znowu możemy dołączyć do Holy Roman Empire. Jak widzicie, mamy już 24 punkty. No i właśnie to muszę teraz powtórzyć 30 parę razy dla każdego state'u, który mam z wyłączeniem tych krymskich. One jakoś nie chcą działać. Przy 50 punktach Imperial Authority przeprowadzam reformę i potem klikam dalej. Kolejny raz dodając się cały czas do Holy Roman Empire. Jest to czasochłonne. Przeklikanie tych 30 prowincji kilkaset razy zajęło mi około 2 godziny. Oczywiście po tym jak raz przejdziecie wszystkie swoje state'y musicie odczekać 5 lat i potem możecie całą czynność powtórzyć albo po prostu podbić jeszcze więcej state'ów. Już kto co woli. Bardzo pomocna przy tym przeklikiwaniu jest mapa State and Territories, która powoduje, że wszystko co zielone, to mam jasną informację, że muszę to jeszcze przeklikać. 1477, a my wprowadzamy drugą reformę. Najlepsze jest to, że nie musicie tego robić na pauzie. W sumie reputacja dyplomatyczna z papiestwa też nam się przyda, żeby elektorzy na nas głosowali. Trochę mnie śmieszy ta informacja, że teraz całe Holy Roman Empire znajduje się pod władzą kogoś, kto nie jest w Holy Roman Empire. Sprzedaliście się! Ekonomia waszego kraju po tej operacji nie istnieje. PIT 5! Jesteśmy 5 lat później, no i teraz muszę powtórzyć całe wszystkie operacje ponownie. Czwarta reforma przeprowadzona, piąta reforma przeprowadzona, szósta reforma przeprowadzona. No to znowu czekamy do 87. State'ujemy. Naprawdę powinienem nabrać tych pożyczek. 87. Siódma reforma, ósma reforma. Ech, i z powrotem kliku, kliku. Chyba dziewiąta reforma, dziesiąta. Przedostatnią reformą warto zebrać 100 punktów Imperial Authority, żeby na pewno każde państwo dołączyło do Holy Roman Empire. No i mamy to, cesarstwo pod władzą kraju, który nie jest cesarzem.
No i tutaj okazało się, że nasi wcześniejsi wasale przestają być lojalni. No co się dziwić, trochę tych wasali doszło. No ale możemy ich wypuścić i podbić już po prostu i się tym nie będę nawet przejmował. Ewentualnie trzeba było ich zintegrować wcześniej. No rozwiązało też to nasze problemy ekonomiczne, a że mamy 93 rok, no to jest chyba najłatwiejszy World Conquest, jaki możecie zrobić czymkolwiek. No nie powiem, ten exploit trochę mi głowę rozwalił, jak się o nim dowiedziałem. Nie chciałem uwierzyć, że Paradox aż coś takiego spierniczył. No nie ukrywam, polecił mi go mój wspierający Buniek, a jest to exploit, który został pokazany po raz pierwszy przez Lambda 20. Dajcie znać, co myślicie na temat tego exploitu, tym bardziej, że można go zastosować na multiplayerze. Jestem bardzo ciekaw, jakby coś takiego przeprowadzić, jakby to wyglądało, jak nagle wszyscy z cesarstwa stają się czyimś wasalem. Oraz czy chcecie zobaczyć odcinek z normalnej gry Austrią pod Holy Roman Empire, bo nie ukrywam, że sporo nad tym siedziałem ostatnio, zachęcony przez innego mojego wspierającego.